Cześć wam, z tej strony Adik i witam was w kolejnym materiale z gry Warframe. Znów odwiedził nas Baro, a tym razem na saturnowym przekaźniku Kronia i właśnie idziemy zobaczyć, cóż on ma dla nas. Już widzimy Primate mody, czyli mody Prime na samym początku. Są to mody czystki przeciwko Grinir, Korpus, Plagi i Skażonym. Okej, czyli kolekcjonersko, jeżeli ktoś nie ma, warto sobie kupić. To są mody oczywiście do strzelby. Emblemat Ignis Wraith, jeżeli ktoś nie ma w swoim dojo. Zbroje dla naszego Kubrowa, figurka Baro, Zylok, też jeżeli ktoś go nie otrzymał podczas questa dawno, dawno temu, to warto sobie kupić, zawsze 3000 punktów do naszych punktów maestrii, naszej rangi. Zestaw E do Prizmy. Co tu również mamy? Plakat, co ja dane. Cenę, skórkę do naszego listota. Dzisiaj tak bardzo skórkowo widzę. Trzydniowy wzmacniacz zasobów, skórka do strzały. Tetra, prizma, ornamenty i quest na Inarosa, czyli zadanie. Jeżeli chodzi o zarobki, to nie widzę tu praktycznie nic, co by było warte kupienia i potem zarobienia na tym jakichś pieniędzy. Ignis Wraith, większość ma go w swoim dojo, więc no, dużo na nim nie wyciągniemy. A jeżeli chodzi o prizmę tetrę, to też nie są to jakieś wielkie sumy. Także no niestety ten bar, jeżeli chodzi o zarobki, jest naprawdę słaby, ale kolekcjonersko 3 bronie, których ktoś może nie mieć, 4 primate mody, czyli mody prime. Także warto się obkupić, jeżeli czegoś nie macie. Mało wam Warframe w moim wykonaniu? Chcielibyście ze mną pograć, bądź też pooglądać więcej, dowiedzieć się czegoś, zapytać o coś? To zapraszam na moje codzienne streamy na Twitch TV. Zawsze od godziny 18 gram z moimi widzami. Są też codzienne giveawaye, więc można coś wygrać. Warto również odwiedzić opis tego materiału. Znajdziecie tam przydatne linki do wiki, forum, moich kont społecznościowych, a nawet i giveawaye. Posiadacie wiedzę na temat Warframe? Chcecie się przysłużyć, wspomóc polską społeczność? Zapraszam do wsparcia polskiej wiki Warframe. Razem możemy stworzyć kompletną bazę informacji na temat Warframe. Także dziękuję za obejrzenie tego materiału. Pozdrawiam i do zobaczenia na streamach, bądź do usłyszenia w kolejnym filmiku.